Krzysztof Pasierbiewicz. Baśń o dobrym Donaldzie i złym Jarosławie. Opowiem wam bajkę, jak kot palił fajkę. Za górami, za lasami, na wschodniej rubieży Europy Środkowej była sobie spowita oparem absurdu kraina ciemnego luda. Po zakończeniu wojny, jaką wydał światu pewien malarz, w krainie ciemnego luda przez 50 lat panoszyła się czerwona zaraza, czyli zaprzedana Moskwie czereda złodziei, rzezimieszków i morderców, którzy ciemiężyli tubylców, rabując co i gdzie się dało. A ciemny lud musiał siedzieć cicho, bo wszędzie byli szpicle, szalała cenzura, a jak było trzeba, milicja pałowała ludzi, zamykała do więzień, a nierzadko zabijała skrycie. Aż się w końcu ciemny lud zbuntował i założył Solidarność, a że było ich 10 milionów, przebiegli namiestnicy Moskwy, wzięli buntowników pod bajer, że się z nimi podzielą sprawiedliwie władzą. Łatwowierni orędownicy gminu zasiedli do rozmów przy okrągłym stole z zawodową gwardią czerwonych szulerów. Na pozór wszystko szło jak po maśle i zniewolony lud był krok od wolności, lecz do stołu dosiadło się czterech zaprzedanych komunie judaszowych zdrajców. Byli to uczniowie lewackiego mędrca niejakiego Sartra. Tę bandę czworga tworzyli. Rozdający za darmo zupę harcerz Kuroń, przebiegły gęsek honorowy Geremek, rozmodlony katolik postępowy Mazowiecki i cwaniak nad cwaniakami święty guru Michnik. A że mieli góralską naturę z góry Synaj, łby mieli nie od parady i tak zamącili ciemnemu ludowi w głowie, że im oddał władzę, którą miał na widelcu. W ten oto sposób nad Wisłą zaczęli panować różowi, nazywani także postkomuną, czyli zgrana szajka czerwonych kałmuków i wspomnianych już górali. A żeby się ciemny lud nie skapował, co jest grane po upadku komuny, różowi rozdzielili swoje role. Jedni utworzyli pseudoprawicowe chówce UDUWPO, drudzy natomiast sformowali lewicowe szwadrony. Udając przed ciemnym ludem, że się nienawidzą, te dwa zgrane gangi rzezimieszków przez lata współpracowały ze sobą, rozkradając bezkarnie resztki tego, co jeszcze zostało. A nie było to trudne, gdyż ich guru, znany miłośnik wody wyskokowej, lubił i umiał wypić. A to z rubasznym bajarzem Wałęsą, którego ktoś dla żartu zrobił prezydentem, a to z niewylewającym za kołnierz błękitnookim Olkiem, który prezydentem został, bo mu Wałęsa zamiast ręki podał nogę, a to z szefem tajnych służb bezwzględnym oprawcą Kiszczakiem, czy z kłapouchym Urbanem trzęsącym mediami. Więc mogli kraść i szabrować ile wlezie. Aż pewnego razu powinęła im się noga i nadszedł sądny dla różowej hunty czas Sodomy i Gomory, zwany Czwartą Rzeczpospolitą, w którym to okresie postkomuna utraciła władzę na rzecz braci Kaczyńskich, znanych z napoleońskiego wzrostu jednojajowych bliźniaków, którzy zaczęli rządzić o zgrozo praworządnie i sprawiedliwie. Przykładne rządy Kaczorów, pod którymi kradzież była zakazana, wpędziły różowych rabusiów w głęboką depresję. Potwornie się znerwili. Wicowali, wychudli, zmarnieli i stracili rezon, a jeszcze do tego pewien ojciec dyrektor założył w Toruniu wolne Radio Maria, które prócz godzinek od rana do nocy nadawało w eter, jak różowa pandemia zżera i wyniszcza Polskę. Wydawało się przez chwilę, że rodzi się szansa na uczciwie rządzoną Rzeczpospolitą. Ludzie się zrobili lepsi, mniej pazerni na pieniądze, bardziej dla siebie mili i życzliwi, ale nikczemny guru rezydujący w pałacach przy ulicy Czerskiej bynajmniej nie zasypiał gruszek w popiele. Straszliwie się rozzłościł, ze zgryzoty poobgryzał paznokcie, od rana do nocy główkował, jeździł po poradę do moskiewskiego kniazia, aż obmyślił sposób na odbicie władzy. Za tak zwane moskiewskie pieniądze założył pralnię mózgów pod szyldem Gazeta Wyborcza. W tej manufakturze od rana do zmroku tyrały tabuny zaprzedanych mu pachołków, umiejących władać piórem. A że były to same kanalie i szuje, im bardziej trzeba było ugać, tym chętniej pisali. Sztuczka z odbiciem władzy była stosunkowo prosta, bowiem sprytny guru z Czerskiej wpadł na chytry pomysł, że jak w gazecie napisze ciemnemu ludowi, że stanowi krajową elitę, to ciemny lud nie dość, że tę brednię na pniu kupi, to jeszcze do tego, by się nie wydało, co sobą reprezentuje naprawdę, zrobi wszystko, co mu Michnik każe. W taki oto sposób powstał w Lechistanie zalatujący tanim pudrem i oborą różowy salon III Rzeczpospolitej, czyli zbieranina inteligentów, wykształconych w pierwszym pokoleniu, okrzyknięta krajową elitą.
Przebiegłego Gruszczerskiej wspierała gwardia zawodowa złożona z trzech doborowych kompanii. Była więc kompania autorytetów moralnych, gdzie wyróżniali się tak wybitni sztabowcy jak żółwiowato nieśpieszny Tadeusz, filmowy Safanduła Jędrzej, sprośny reżyser Kazimierz, sępiokąśliwy starzec nazywany dla hecy profesorem, a pod koniec jeszcze do nich dobił pewien znarowiony klecha z Tygodnika Powszechnego. Każde przykazanie tych kowali jedynie słusznych myśli, Salon i jego wielbiciele przyjmowali jako słowo objawione. Drugą kompanię tworzyli ślepo oddani sprawie spin-doktorzy PR, gdzie wyróżniali się zwerbowani na kolanie chwaccy politrucy Paradowska, Żakowski, Wołek, Lis, Miecugow, Markowski, Krzemiński, Czapiński, Kuczyński i hetman monopolny Palikot. Była to brygada dyżurnych oficerów wyzutych z resztek poczucia obciachu, zawsze gotowa do usług i mokrej roboty. Była też formacja od przekabacania na lewactwo młodych lachów i laszek, gdzie prym wiedli gołowący świrus Kuba Wojewódzki, podstarzali rockmeni Hołdys i jego rówieśnik Owsiak, a także starsza od ich obu naraz wokalistka Kora z utapirowanym pudelkiem na ręku maskującym partactwo chirurgów plastycznych. Naczelnym zadaniem gwardii załóżników oddanego Moskwie Gruszczerskiej było przekonanie aspirujących do elity o palącej potrzebie zrobienia rewolty mającej raz na zawsze odsunąć znienawidzonych kaczorów od władzy. Kopano więc pod bliźniakami dołki, sypano im piasek w szprychy, zbierano na nich haki, podkradano im samolot, w Brukseli zwędzono im krzesło, łapano ich za każde słowo, robiono im paskudne fotki, w telewizji po 100 razy dziennie pokazywano rozwiązanego buta, aż kaczor Jarosław miał już tego dosyć i oddał namolnym łapserdakom władzę. I wtedy nad Wisłą zdarzyły się dziwy nad dziwami, bowiem niecierpiący kaczorów Salon nakazał aspirantom do krajowych elit zagłosować na Platformę i wybrać premierem też kaczora, tyle że tym razem Donalda Weltuska. Nad Wisłą nastał rajski czas wiecznie zielonej wyspy, wiekuistej szczęśliwości. Po objęciu władzy dobry kaczor Donald ogłosił swoim wyborcom, że stanowią krajową elitę, co im do reszty odebrało rozum. Potem zapowiedział cuda, w które ci kretyni oczywiście uwierzyli. Następnie wybrał się w podróż za wodę do krainy Indian, gdzie przebrany w pocieszną czapeczkę, uszatkę, ogłosił się słońcem Peru. W międzyczasie Salon rozpuszczał po kraju horrendalne wieści, że zły kaczor Jarosław to opętany przez diabła ludojad, który na śniadanie zżera na surowo niemowlęta, a na obiad przypiekane narożnie dziewice, a spin doktorzy PR od rana do nocy straszyli nowobogackie elity, że jak tylko ten wstrętny Belzebub znowu dorwie się do władzy, rozgada wszystkim dookoła o ich rzeczywistym rodowodzie. Ze strachu, że ich przeklęty Jarosław może zdemaskować, wielbiciele Donalda dawali sobie wcisnąć praktycznie każdą ciemnotę, co ich całkowicie zwolniło z potrzeby myślenia. W efekcie ich rozum zaczął gwałtownie zanikać, ewoluując wstecznie od form mózgu resztkowego do bliskiej debilnego absolutu postaci całkowicie odmóżdżonej. Na Zielonej Wyspie zapanował nastrój błogiej i bezkarnej beztroski. Salon żywił się przeświadczeniem o własnej doskonałości, bezgranicznym uwielbieniem słońca Peru, polityką miłości i tańcami na lodzie, a głosujące jak maszynka za błogosławionym Donaldem elity, wzorem wiecznie naćpanych niedźwiadków koala, pogrążyły się w beztroskim błogostanie, wegetując podług biorytmu ranna kupa, południowa kawa w mieście, papu, szkiełko kontaktowe, siusiu, lulu. Do szczęścia zaś starczyło im przeświadczenie, że zawsze wiedzą lepiej. Jednak solą w oku postkomuny wciąż był pełniący funkcję prezydenta bliźniaczy brat Belzebuba Jarosława Lech. Los się jednak uśmiechnął do różowej szajki i Lech zginął pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu, który według rzeczoznawców rosyjskiego kniazia, którym Donald bez zmrużenia oka oddał śledztwo, samolot pilotował namówiony przez prezydenta pijany polski generał. Odbyły się uroczystości pogrzebowe, na których przed południem załóżnicy rządu lali krokodyle łzy na trumny, by wieczorem w telewizji tłumaczyć ciemnemu ludowi, że to nierozważny Lech Kaczyński spowodował katastrofę. Kiedy już miał wszystko posprzątane, Donald mógł się oddać ulubionemu zajęciu, czyli graniu w gałę. Grał od rana do nocy, a w przerwach między treningami pożyczał na prawo i lewo pieniądze, pogrążając państwo w horrendalnych długach.
i wtedy zamarzył o roli generalissimusa. Żeby zdobyć trochę kasy, zlikwidował armię, zdeptał wszelkie obyczaje. W dążeniu do pełnej władzy wyzbył się poczucia wstydu. Wprowadził prawo dżungli działające na zasadzie kto silniejszy, ten lepszy. Ham hama hamem pogania, wszystkie chwyty dozwolone. Zaniechał reform, by się przypodobać tłuszczy. Dokonał skoku na emerytury. Od kaczora Jarosława, który został szefem opozycji, zażądał badań psychiatrycznych, a resztkę przyzwoitych ludzi, jacy jeszcze się ostali, wyśmiewał i przezywał moherowymi beretami. Potem wziął naród za mordę i strasznie się zmienił na gorsze, byle tylko rządzić, zagarnąć jak najwięcej pod siebie, obsadzić przyczółki i wyrżnąć niewygodnych, choćby byli genialnymi fachowcami. A jak tylko ktoś się skrzywił, straszył Belzebubem Jarosławem, który marzy o weryfikacji elit. I cały elektorat Platformy kładł uszy po sobie, byle tylko utrzymać tę partię przy władzy. Pachołkowie Donalda kradli jak najęci, a kiedy się wydała afera zwana hazardową, znów poszczuł ludzi czartem Jarosławem i choć byli świadkowie, a poseł Sekuła ogłaszając raport mówił do pustych krzeseł, dano przyzwolenie na werdykt, że takowej afery nie było. Donaldowi kompletnie odbiło, stał się bezczelny i butny, w Sejmie wrzeszczał na posłów, stroił głupie miny, a jak się ludzie zaczęli użalać, obraził się na naród i ciągle się chował po kątach. A jak wybuchały kolejne złodziejskie afery, wyręczał się szerokokształtnym ogrem, którego mianował rzecznikiem rządowym, a ten zuchwały dziwotwór, przypominający skrzyżowanie Małpoluda ze Szwejkiem, z rękami w kieszeniach szydził z dziennikarzy i obrażał ludzi. Żeby ludziom zamknąć gęby i ukrócić wzajemne kontakty, Donald razem z nowym prezydentem wprowadzili dekrety o tajności informacji, o kontroli zgromadzeń, a także o stanie wojennym albo chociaż wyjątkowym. Zdawało się, że w Lechistanie zapanował kult jednostki Donalda pierwszego i ostatniego, na którego nie ma rady. Opozycja desperacko opuszczała ręce, miliony ludzi poczuły się intruzami we własnej ojczyźnie. Zdawało się, że to już koniec tysiącletniej historii Rzeczpospolitej. Powiało grozą i psy się rozwyły. Bezwzględny imperator Donald już witał się z gąską, bo do złapania narodu za mordę brakowało mu tylko kontroli nad internetem. Ale na szczęście dla Polski kompletnie zapomniał, że w międzyczasie wyrosło nowe pokolenie młodych ludzi, którym głęboko wiszą waśni między kaczorem Donaldem i kaczorem Jarosławem. A kiedy Donald zdecydował, że bez pytania poddanych o zgodę pod osłoną nocy podpisze cichcem akta, by położyć łapę na internet, nadział się na kontrę setek tysięcy młodych Polek i Polaków, którzy mu zablokowali serwer, po czym wyszli na ulicę w proteście przeciwko rządowi. A gdy ich chciał podebrać na swój stary numer i postraszyć ludojadem Jarosławem, pokazali frajerowi, gdzie się zgina mandolina. W tym miejscu kończy się bajka, a zaczyna tok wydarzeń rzeczywistych. Koniec dopisze życie, lecz już widać, że się w Polsce rozpoczęła pokoleniowa rewolucja młodych ludzi, którzy w przeciwieństwie do rządzących Polską zgredów stukających w klawiaturę jednym palcem, piszą na komputerze z zamkniętymi oczyma jak Halina Czerny Stefańska na Steinwayu. Bóg się nad nami zlitował. To do nich będzie teraz należała Polska. Mówicie, że to niemożliwe? Możliwe, odpowiadam, bo świetnie pamiętam, jak w roku 1968 wystarczyła nam, studentom, jedna mała iskra, żeby zmienić Polskę, choć nadzieja była jeszcze mniejsza. Krzysztof Pasierbiewicz, nauczyciel akademicki. Czytał Gadający Grzyb.